mordeczki, witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym materiale. Dzisiaj nieco nieczynienny materiał, bo próbuję się tutaj odwołać od bana. Mam nieco wytłumaczyć zaistniałą sytuację. Pewnie wielu z was zastanawia się, czemu nie ma żadnych live'ów z Margunemskiej Bestii, Otchłani i nie tylko. Ale Garmory postanowiło zrobić przerwę w mojej rozgrywce. Tylko dlatego, że przyjechał do mnie mój no ziomek, nie, którego znam niemalże od piaskownicy. Z Holandii przyjechał sobie na urlop do Polski. Był u mnie 2-3 lipca. Ja bijąc kolosa, zbijając go, powiedziałem Damian, może wszedłbyś na swoje konto. A on do mnie, no spoko mordeczko. Wszedł na swoje konto, poszedł sobie na Lambo. Zbił sobie Lambo, no nie zbił, no zbił Lambo, bo Lambo to jest chuj słabe. Ale nie o tym mowa, no zbił sobie Lambo. Kurwa, no nie wiem jak wam to wytłumaczyć, naprawdę, to jest tak śmieszne. Po prostu otrzymaliśmy blokadę za to, że on się zalogował u mnie. Ja pierdolę, ne? Jakie dzbany w tym Garmory pracują, transmisja była na YouTubie. Jakim prawem oni mnie zbanowali, skoro te skurwysyny nie biorą dowodów z YouTube'a, podobno. Nie no, jest bardzo ciężko mi nagrać ten film, bo to jest tak śmieszne, że się nie mogę na tym skoncentrować. Ja otrzymałem tymczasową blokadę konta, Damian dostał permanentną blokadę, czyli już na stałe. Próbujemy się odwołać, ja jestem cały czas w kontakcie z administracją. Chuj, że odpisują mi raz na 3 dni, ale spoko. Lepiej tak niż w ogóle, nie? No próbuję, ale mordeczki, no nie wiem czy zdołam odblokować nasze konta, nasze, bo ja jestem tak naprawdę, ja jako gospodarz imprezy, ja jestem odpowiedzialny także za Damiana. No niestety, trzeba wziąć wszystko na klatę. Powiem wam tak, moja blokada to już jest któraś, Damiana pierwsza i to on otrzymał bana permanentnego, a ja tymczasową. Garmory, ale wy naprawdę szanujecie domowych graczy. Przykre, lecz prawdziwe. Powiem wam tak, zalogował się na komputerze, fakt. Ale przykładowo, by zalogował się na laptopie, a ja na komputerze. Mam te same IP, bo ja nie mam zmiennego IP. No i jaki wniosek z tego? Jeden chuj gdzie, tak i tak zbanowani. Ajajaj, no nie wiem co mam tutaj więcej dopowiedzieć. Po prostu, Garmory, pracownicy Garmory, źle postępują. Źle i to bardzo. Ale co ja mogę im zrobić? Garmory jest jak policja, z nim nie wygrasz. A tak poza tym, chciałbym zaprosić was już w sobotę na urodzinowego live'a. Jebać, Margunem nie będzie, chyba że mnie do tego czasu odblokują. Ale będzie drunk stream, będą dupeczki, będzie wódka i koks być może. Także mordy, do zoba już w sobotę około godziny 15, bo o 19 wychodzę. Także około 15 będzie live urodzinowy i liczę na waszą obecność. Pogadamy, mam nadzieję, że ktoś za mnie wypije jakiegoś kieliszka, jakieś piwo bezalkoholowe czy tam alkoholowe, jak to lubi, nie? A może ktoś wypije sobie herbatkę i na spokoju sobie obejrzy lewika. Dziękuję naprawdę mordeczki za duże wsparcie, bo wiecie, że ja w życiu nie posiadałem wielu kont i nie postąpiłbym tak, jak mi to Garmory zarzuca. Bo oni myślą, że to ja jestem Damisonem. Na to wygląda, no patrzcie mordeczki, Damison, posiadanie wielu kont. Oni myślą, że ja to Damison. Udostępniajcie ten film, niech duża ilość osób zobaczy to. Co Garmory od Janie Pawla, nie? Przykro mi naprawdę, no ale co ja mogę zrobić, nie? Co ja mogę zrobić? Co najwyżej odwołać się i klęknąć na kolana do Klariona pana. Nie no. Jeżeli nawet mnie nie odblokują, to powrócę na pełne, jak zawsze zresztą. Ale powinni. Bo jak nie, to no to nic, no co zrobisz. Ogólnie chciałbym pozdrowić Kairusia.
tego sławnego youtubera, który potrafi sklejać filmiki itp. I płaczę, bo dostał bana, nie? Ja pierdolę. Brudowłosa kurwo, wyjdź na dwór, elo. Pa, pa.